Gry o zombie to jest coś, co na każdych targach musi być. A może nie, bo tak naprawdę być może niektórzy są już zmęczeni tymi zombiakami i nawet na przykład Techland, prezentując Dying Light 2, nie skupia się na zombie, tylko pokazuje jakieś pogłębione mechaniki. Tymczasem mamy tutaj taką grę jak Days Gone na stoisku firmy Sony, która była pokazana już jakiś czas temu i robiła przede wszystkim wrażenie hordami zombiaków, jakie nacierały na głównego bohatera Deacona, wyposażonego w motor i żyjącego w tej postapokaliptycznej, brutalnej rzeczywistości z grupą swoich pobratymców. Tutaj na targach mieliśmy okazję zobaczyć dwa dema. Jedno było misją fabularną z początku gry, druga rzecz była też misją, ale już skupioną bardziej na wykorzystaniu narzędzi, jakie nasz bohater otrzyma. W tej pierwszej misji w zasadzie można powiedzieć, że ta gra przypomina bardzo dość klasyczne produkcje tego typu, ale niestety na tle tego typu gier no nie sprawia wrażenie zbyt pozytywne z tego względu, że od strony technicznej, wizualnej nie jest to ładna gra i wygląda ona po prostu dość blado, chociaż rzeczywiście no, można to sobie wytłumaczyć tą stylistyką. Tak naprawdę State of Decay 2 też nie jest jakoś przecież przepięknym tytułem, a jakoś sobie radzi i ma swoich fanów. Problem polega też na tym, że gameplayowo, jeśli chodzi o mechanikę rozgrywki w tych prostszych misjach, kiedy na przykład szukamy części do naszego motoru, no jest to dość standardowa gra, w której zbieramy surowce, włamujemy się do samochodów, żeby przeczesać je w poszukiwaniu dodatkowych narzędzi, wspinamy się na dachy, szukamy wejścia do budynku, oczywiście pokonujemy zombiaki, które licznie tam gdzieś występują, możemy je atakować z ukrycia, możemy bezpośrednio przy pomocy broni, chociaż tu ryzykujemy, że przyciągniemy uwagę większej grupy. No i to jest wszystko średnio ciekawe, w tym sensie, że okej, to jestem w stanie zrozumieć, że takie typu elementy będą częścią składową tej gry, że to będziemy robić, bo taka jest tutaj po prostu rzeczywistość i taki jest ten gatunek. Na pewno ciekawie wygląda to, że twórcy próbują generować i wytwarzać jakąś taką ciekawą, mroczną wizję tej rzeczywistości, w której nasz bohater ze swoim kompanem z wytatuowaną głową mają taki fortel, żeby odciągnąć zombiaki ze stacji benzynowej, gdzie właśnie są jakieś części potrzebne, ale też jednocześnie trafiają na grupę bardziej nieokiełznanych, szalonych przeciwników, ludzi, którzy mają takie poranione głowy w jakimś samookaleczeniu. No po prostu jakaś taka frakcja psychopatyczna, która naszego kompana, naszego bohatera okalecza przy pomocy palnika. W taki sposób w zasadzie kończy się to demo. No tutaj jest to dość klasyczna gra o walce z zombie, gdzie nie wyróżnia się za bardzo nic ciekawego, poza tym, że oczywiście mamy motor, chociaż w tej konkretnej misji, go nie mamy, tylko jest on użyty fabularnie, jak gdyby do wytłumaczenia tego fortelu, jaki sobie bohaterowie wymyślili. W drugiej części tego dema Days Gone tak naprawdę nabiera rumieńców. Jest to misja, która polega na oczyszczeniu okolicy z hordy zombiaków. Ta horda mieści się w takim dole, na takim szerszym placu, nie tyle budowy, co to jest jakiś chyba tartak. Są tam samochody z drewnem, cysterny, taki trochę dziwaczny setup w tym sensie, że jest dużo elementów, które możemy zdetonować, cysterny i tak dalej, bale drewna, które możemy uwolnić tak, że się rozsypują po okolicy. To są oczywiście wszystko takie narzędzia przygotowane do tego, żebyśmy mogli w kreatywny sposób tych zombiaków wymordować. No i muszę przyznać, że to jest naprawdę ciekawa rzecz, tak jak w They Are Billions hordy zombie atakujące nas odświeżają RTS-a, tak tutaj hordy zombiaków, z którymi musimy się zmierzyć, odświeżają trochę formułę tego typu gry. Polega to na tym, że jeśli nie jesteśmy przygotowani, nie mamy planu i nie wiemy, jakie mamy narzędzia, to zginiemy po prostu w sekundę. Zombiaki bardzo szybko nas dopadną. Śmierć jest tutaj natychmiastowa niemalże. Jeśli damy się przewrócić, zatrzymać na chociażby na ułamek sekundy, to po prostu giniemy. Jeśli natomiast znamy otoczenie, zbadamy teren, zobaczymy, gdzie co jest i wiemy, jakie mamy narzędzia, no to możemy rozpocząć jakąś walkę, a przynajmniej próbować zmierzyć się z tą hordą. No i esencja tkwi w narzędziach, jakie dostaniemy, bo tak naprawdę mamy takie dość standardowe elementy, jak bomby reagujące na ruch, jak koktajle Mołotowa, jak granaty, broń palna różnego typu, typowo militarne gadżety, których można by się spodziewać, ale w kontekście tej ciągle nieustający sposób goniącej nas hordy, ich wykorzystanie, ich zasobność może mieć duże znaczenie i może kreować naprawdę fajną formę zabawy. Z czasem, podchodząc czwarty raz, nie wiem, do tego dema po kolejnej śmierci, no już udało mi się prawie tą hordę pokonać i jest oddana ten klimat jednej z pierwszych
prezentacji Days Gone, gdzie widzieliśmy Deacona uciekającego właśnie przed hordą i wykorzystującego różne elementy otoczenia do tego, żeby przeżyć. Tak jak mówiłem, możemy na przykład rozstawić miny reagujące na ruch, możemy zdetonować cysternę, obok której przebiegają zombiaki, możemy obrzucić je koktajlem Mołotowa, możemy próbować ukierunkować jakoś ich ruch, blokując pewne przejścia albo podkładając właśnie kłody pod nogi, uwalniając te bale drewna, które są tam poukładane i regularnie, stopniowo zubożamy tą liczebność przeciwnika. Deacon może też stosować pewnego rodzaju modyfikatory, na przykład mamy tam boostera staminy, co jest nieocenioną pomocą w uciekaniu przed zombiakami. Trzeba się dobrze ustawiać, jeśli chodzi o wysokość, tak? Często się wspinać na jakieś obiekty, bo to trochę spowalnia hordę, pozwala nam oddać kilka strzałów. No i twórcy mają parę takich mechanizmów, które ułatwiają nam wybrnięcie z tej trudnej sytuacji. Mamy na przykład możliwość przycelowania bronią i wciśnięcia prawego przycisku na padzie, co włącza krótkie spowolnienie czasu, dzięki czemu możemy szybko ustrzelić tego zombiaka, który jest na naszej trajektorii. To jest o tyle ważne, że ta horda zachowuje się naprawdę fajnie i w bardzo dynamiczny sposób się porusza, wspina się, omija przeszkody i rzeczywiście generuje realne zagrożenie. Strasznie mi się podobało to, jak gonią nas te zombiaki. One próbują też czasami wybiegać trochę nam naprzeciw. To nie jest tak, że biegną sznureczkiem za nami. Jest parę takich gier na rynku o zombie, gdzie można po prostu w ten sposób się gonić. Tutaj tak nie jest. Zombiaki potrafią się trochę rozproszyć i to jest naprawdę imponujące, ale po prostu buduje to napięcie, że rzeczywiście jest to walka o życie. Więc w praktyce uciekamy przed hordą, rozstawiamy miny, detonujemy obiekty, próbujemy je ukierunkować, tę hordę w jakiś sposób, żebyśmy zapanowali nad tym. Strzelamy do zombiaków, które jakoś się wyłamują z tej hordy i są coraz bliżej. Jest to rzeczywiście spore wyzwanie i to, myślę, może być największą frajdą w Days Gone. Walki z takimi hordami są naprawdę, naprawdę satysfakcjonujące. Jest jeden mały problem z Days Gone i to jest problem, z powodu którego ta gra została opóźniona. Tutaj ta wersja prezentowana na targach, no powiedzmy sobie szczerze, jest bardzo średnia. Nie wiem, przypomina to trochę właśnie State of Decay, które zostało wydane też i już na premierę miało sporo błędów, znaczy nawet na premierę miało sporo błędów. Days Gone jest grą, która no niestety odstaje pod względem jakościowym od tych innych tytułów Sony, które widzieliśmy tutaj na konferencjach. Widać, że twórcy tam walczą o to, żeby ta gra w ogóle działała w dobry sposób. Większość tego dema działa w obniżonym klatkarzu jakimś. Zdarzają się przycięcia. Widać mnóstwo prostych technik, które mają jakoś to ratować. W budynkach po bokach pewne obiekty znikają, doczytują się tekstury. Na naszych oczach jest to łatwo się to da zauważyć po prostu. No i też wizualnie ta gra nie jest jakoś specjalnie ładna. Zdarzają się różnego rodzaju bugi. Zwykle na targach nie mówimy o tym, że gra ma bugi, bo zakładamy, że jest to jeszcze jakaś wczesna wersja. No ale Days Gone jest grą, która miała już w zasadzie niedługo wyjść. Żeby nie było tak, że tutaj skreślam tą grę na już teraz, no wydaje mi się, że dobrą decyzją jest to, że gra została przesunięta, opóźniona, bo po prostu jest czas, żeby to doszlifować, bo tak jak mówię, u podstaw jest to no, typowa gra o walce z zombie, przy czym tak jak wiemy, no State of Decay jest na Xboxie, więc tutaj na PlayStation fani tego typu grania mogliby mieć Days Gone, ale też jest to gra, która imponuje tym zamysłem technologicznym, żeby wygenerować hordę zombie, która w dynamiczny sposób nas ściga. Jeśli to uda się okiełznać ze strony technicznej, to Days Gone może być naprawdę przyjemną grą i grą, w której będzie się po prostu w kreatywny sposób próbowało wybrnąć z podbramkowej sytuacji, kiedy 1000 głodnych, łysych typów... Masz coś do łysych? Nie, tak doszliśmy do wniosku, że ta gra właśnie szykanuje łyse osoby, bo wszystkie zombie są łyse. Jordan zażartował, że to jest ta walka o optymalizację gry, że nie starczyło już mocy na włosy.